Dlaczego się na to zdecydowałem? Ja, Józef Dzwonarz, mieszkaniec Leska. Dlaczego ryzykowałem w czasie II wojny światowej utratę życia własnego i moich bliskich, ukrywając w piwnicy przez 22 miesiące rodzinę doktora Natana Wallacha? Bo życie to jedność. Wszyscy, czy to Polak, Żyd, Ukrainiec lub Niemiec, czujemy podobnie. Człowieczeństwo to jedność współistnienia na Ziemi. Tylko czasem ludzie o tym zapominają. Wówczas rodzi się zło, które niszczy człowieka. Nie możemy na to pozwalać nigdy. Niezależnie od tego, jak bardzo się różnimy i w jakiego Boga wierzymy, lub nie. Bo zrodzony ze zła demon tak samo wszystkich dotyka cierpieniem. A za zwycięstwem dobra zawsze stoi jedność, a tym samym szczęście człowieka. Ciekawe, których drzew czy krzewów jest w Lesku więcej? Orzechów włoskich czy może leszczyny? Nazwa miasta sugeruje, że pewnie tych drugich. Czy to ważne zresztą? Dla wszystkich drzew przecież znajdzie się kawałek ziemi, by mogły rodzić swoiste dla swojego gatunku owoce. Tak jak dwa narody mogą współistnieć ze sobą, dzieląc się cząstką tego, co od wieków pielęgnują w sobie.
Polacy i Żydzi pięknie umieli w Lesku ze sobą współistnieć przed wojną. A przecież i Ukraińcy dopełniali społeczność miejską w tym czasie. Znaliśmy się, ceniąc wzajemnie, z doktorem Natanem Walachem. Ja naprawiałem coś czasem dla jego rodziny, a on swoim doświadczeniem medycznym nieraz mnie wspomagał. 1 września wybuchła wojna. Nie wyobrażam sobie, żebym mógł nie pomóc rodzinie doktora, która uciekła z obozu w Zasławiu. Tych, którzy tam zostali, zamordowano później w obozie zagłady w Bełżcu. Tak. Bałem się. Bardzo. Gdyby Niemcy znaleźli Żydów pod podłogą mojego warsztatu, rozstrzelaliby przecież całą moją rodzinę. Ale mój strach przegrał we mnie z ludzkim odruchem niesienia pomocy. Doktor Natan też ratował moją twarz chwilę wcześniej, gdy nagle w warsztacie wybuchła mi butla tlenowa. Byłem ostatnią nadzieją na uratowanie życia dla tej żydowskiej rodziny. Nie wybaczyłbym sobie nigdy, gdybym pozostawił na pewną śmierć tych ludzi. Nie wiedziałem wówczas, jak długo będę ich ukrywał i co dam im jeść, by nie pomarli z głodu. Zwłaszcza, że moja żona i dzieci nie mogły się o nich dowiedzieć. Im mniej osób zna tajemnicę, tym większa szansa, że nie zostanie odkryta. A przecież po drugiej stronie ulicy była siedziba Gestapo. Niemcy często odwiedzali mój zakład ślusarski, by naprawić u mnie to czy owo. No tak. Bałem się, ale czułem, że Bóg nie zostawi mnie samego w czynieniu dobra, które znów wybrałem. Thank you.
podziwiałem ich sposób dostosowania się do ciasnej nory, którą wykopali pod moim warsztatem w czasie zaledwie jednej nocy ucieczki z obozu. Kryjówka była długa i szeroka na jakieś 1,5 metra i wysoka na tyle, że klęcząc można było dotknąć głową jej sklepienia. Doktor Nathan Balach, żona doktora Jeffa i jej rodzeństwo Pinek, Milek i pod koniec ich ukrywania Anna. Cały dzień musieli nieruchomo leżeć obok siebie, kontrolując się, by nawet najmniejszy szmer nie przedostał się do warsztatu, w którym prócz moich współpracowników pojawiali się też często Niemcy. To cud, że nigdy nie przyszli z psem. Moja kochana żona Franciszka coraz częściej denerwowała się, że nasze i tak szczupłe przecież zapasy jedzenia wciąż gdzieś się ulatniają. Nie mogłem jej wtedy powiedzieć, że ukrywam pod podłogą Żydów. Nie mogła zrozumieć, dlaczego ociągałem się z naprawą naszego 100 metrów dalej położonego domu. Gdyby wiedziała, że dla rodziny doktora jestem ostatnią nadzieją na dalsze życie. Nawet nie wiesz, Franko, ile kłopotu sprawiłaś mi, zabierając w końcu krowę z pobliża mojej warsztatowej kryjówki. Już nie tak łatwo mogłem wtedy, nie wzbudzając podejrzeń, dostarczać wodę dla moich żydowskich przyjaciół.
W leśniczówce u Magdy i Janka udało mi się ukryć 5-letnią córeczkę doktora. To właśnie Rena była tą cudowną iskierką życia, dla której warto było w ziemiance walczyć o przetrwanie. Myszy, szczury, robaki. Z nimi też w końcu nauczyliście się jakoś współistnieć pod ziemią. Dzieląc się z konieczności ze szczurem, resztkami jedzenia, które udało mi się przynosić wam czasem. O, Reno, kochana córeczko, mówiliście. Jak to cudnie byłoby, gdyby namalowany przez ciebie kotek mógł nagle wyskoczyć z kartki i te wszystkie wstrętne gryzonie przepędzić. Dzięki malutkiej kuchence elektrycznej mogliście nieraz gotować, a żarówka osłonięta szmatami była waszą namiastką słońca. Każdej nocy, po wyjściu pracowników z mojego warsztatu. W końcu udało mi się znaleźć dla was też jakieś skrawki książek i radio. Szachy z ciasta zrobiliście sami, wyrzekając się porcji jedzenia, które mogło pokrzepić wam ciało. Ale bez zdrowego ducha też długo istnieć się nie da. Nie płacz, kochana mamusiu. Zobaczysz, będziemy żyli. Nie płacz, kochana mamusiu. Zobaczysz. Nie płacz. Wolnym Lesku i w niepodległej Polsce. Tak jak Żydzi tęsknili do swojej sederowej wieczerzy przy prawdziwym stole. Starałem się jak mogłem tę chwilę przybliżyć. Byłem kurierem polskiego podziemia. W końcu, moja Franciszko, musiałem powiedzieć ci o ukrywanej rodzinie żydowskiej. Front się zbliżał, a jedzenia zaczęło brakować nawet dla naszych dzieci. Marysi, Janiny, Zosi, Franciszka i rocznej zaledwie Helenki. Jednak współdziałając, kochana żono, udało nam się przetrwać ten bardzo ciężki moment z końca wojny. Twoja twarz też była jakby rozpromieniała. Zrozumiałeś, że ciepłe ziemniaki, które gotowałaś, nosiłem dla zgłodniałych Żydów, a nie do wyobrażanej sobie przez ciebie kochanki. Pod koniec wojny, szukając broni, Niemcy byli już o 3 kopnięcia szpadla od naszej kryjówki życia. Na szczęście nie dałeś im jej odnaleźć. Polski i żydowski
Boże. Błogosławiony bądź Panie nasz Boże, Królu Wszechświata, który zachowałeś nas przy życiu i pozwoliłeś nam dożyć tej chwili wolności. O, gorzka wolność i chwila odlotu.
Jam do ciemnego już przywykł namiotu. Wielki szacunek i hołd pamięci dla wszystkich mieszkańców Leska, którzy zginęli, nie doczekawszy końca wojny. Z samych tylko 30 tysięcy Żydów zamieszkujących te okolice przetrwało tylko 80 osób. Córka Wallachów, Rena, była jedynym żydowskim dzieckiem, które przeżyło. Mamusia, mamusia, widzisz, kochana mamusiu, mówiłam ci, że będziemy żyli. Drodzy przyjaciele, cieszą mnie wieści od was. Nie zapominamy o tym, co razem przeszliśmy. Wspomnienie to jest koszmarem, lecz jednocześnie przepełnia nas z jego powodu radość. Nasze wspólne cierpienia zakończyły się szczęśliwie. Bogu niech będą dzięki, że wszyscy przeżyliśmy i mamy się dobrze. Spróbuję zrobić zdjęcia waszej kryjówki, o które prosiliście. Sądzę, że dobrze byłoby, gdybyście opisali wasze przeżycia i opublikowali w Ameryce, aby to, co zaszło, nigdy nie poszło w zapomnienie. Łączę wyrazy szacunku, uścisk w dłoni, całusy na rękę damy i drugie dla Reny, mojej małej męczennicy. Na zawsze wasz przyjaciel, Józio Zwonarz.